Już od dziecka obszywałam mamie parasolki, 15-14 lat mając, obszywałam mamie w domu parasolki. Mama nauczyła mnie wcześniej już szyć na maszynie, no i wszystkiego, wyrastałam w ogóle w tym parasolnictwie. Produkcja parasolki wygląda w ten sposób, że najpierw robi się druty, no stalowe albo włókno szklane, to zależy. Potem te druty nituje się w odpowiednich miejscach, no są części koronka, suwak, kij, rączka, kolce, materiał, no i wszystko to po kolei się składa. A jak mamy gotowy stelaż, nakłada się materiał, uszyty oczywiście z klinów, w zależności ile jest drutów w parasolce, tyle jest klinów. I zakładamy na stelaż i obszywamy w środku stelaża. Mamy starą parasolkę, chcemy ją naprawić. Można to zrobić u Pani. Jak wygląda taka reparacja parasolki? Można naprawić każdą parasol, staramy się naprawić no wszystko, chyba że już nie ma części. Jeśli jest złamany drut, wymieniamy drut w parasolce. Jeśli jest złamany albo zgięty kijek, który się nie składa w parasolce, wymieniamy cały kij w parasolce, ewentualnie prostujemy, jeśli można naprostować. Można wymienić koronkę, można wymienić materiał, jak jest bardzo zniszczony materiał, a stelaż dobry, można wymienić cały materiał na nowy. Ewentualnie odwrotnie, przynoszą klienci materiał, który im się bardzo podoba, albo z zagranicy przywieźli, a druty, stelaż jest słaby. Wymieniam wtedy stelaż mocny do tego pokrycia. Naprawa parasola kosztuje od 4 zł nitowanie, bo często też wymieniamy nity, do 55 zł pokrycie parasola.